Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim webinarze szóstej edycji Szkoły Tolerancji. Po webinarium mamy po module filary inkluzywnej wspólnoty, włączanie i wzmacnianie. Czy wszyscy mnie widzą i słyszą? Proszę na czacie dawać znać. Jeśli oczywiście będą jakieś problemy w trakcie, zaczniemy reagować. Kończymy w naszym kursie już czwarty moduł. Od przyszłego tygodnia będzie dostępny moduł piąty, ostatni, w ramach którego zaproponujemy aktywności do zorganizowania festiwalu różnorodności w wersji online, do czego serdecznie zapraszamy. A dzisiaj naszym mentorem prowadzącym jest Jakub Niwiński, edukator, lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, też prowadzący autorską pracę interdyscyplinarną Hipolit, do której pewnie będzie mówił dzisiaj, razem z Państwem porozmawia o włączaniu w szkole, również w tej dzisiejszej rzeczywistości epidemii, więc zapraszam i oddaję głos. Dziękuję, Janku. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami być. Zaproponuję przejście na ty, mimo że w pierwszej części nie będzie możliwości, żebym ja Was słyszał i zobaczył. Żałuję bardzo, bo pewnie prowadzicie lekcje online, także zdalnie, używając różnych platform i macie możliwość widzenia uczniów z nimi. Rozmawianie, ale udało mi się z Jankiem i Darią zorganizować taki moment po pierwszej części webinarium, że osoby chętne, które będą chciały podzielić się swoją refleksją na moje pytanie, które zadam po pierwszej części, będą mogły się ujawnić. Daria wtedy udostępni tej osobie mikrofon i kamerkę, więc zobaczymy się. Mam nadzieję, to trochę bardziej innowacyjnie niż w czasie poprzedniego webinarium. Myślałem o ankiecie, ale stwierdziłem, że chcę Was zobaczyć, przynajmniej niektórych. Też chciałbym na samym początku powiedzieć, że te osoby, które będą chciały o coś zapytać dodatkowo po tym oficjalnym webinarium, to można do mnie napisać maila, a potem się możemy umówić na Zoomie czy Jitsi. Jest też taka platforma, może nie znacie, to ją poznacie i wtedy sobie też porozmawiamy. Zwłaszcza, że na samym końcu chciałbym zaprosić i zaproponować Wam projekty, które może się za chwilę wydarzą w przestrzeni, którą jakoś próbuję okiełznać w tym momencie życiowym i dlatego chciałbym być z Wami w kontakcie. Poznałem część z Was dzięki filmikom, które zamieściliście. Tych filmików było 20 czy 19 i wysłuchałem z wielką przyjemnością Waszych historii. I potem jeszcze bardziej z wielką przyjemnością czytałem wczoraj Wasze zadania. Dlaczego wczoraj? Dopiero dlatego, że jeszcze miałem nadzieję, że więcej osób zrobi te zadania i będę miał jeszcze więcej przyjemności przeczytać te zadania. Znam Wasze pomysły, znam Wasze refleksje, bolączki, a także nadzieje i wyzwania i będę do nich bezpośrednio nawiązywał. Więc pewnie w niektórych momentach mojej prezentacji, mojego wystąpienia, webinarium znajdziecie swoje słowa. Czasem je brałem w cudzysłowie, czasem nie, ale każdy będzie mógł się rozpoznać i szczególnie te osoby proszę, aby może potem zagadały, bo to nie, że inne odpowiedzi były mniej wartościowe, ale te jakoś przypadły mi do serca, a wiadomo, miłość od pierwszego wejrzenia jest trwała i chyba najważniejsza, nawet potem, jak się przydarzą nam inne miłości. Już na samym wstępie dałem cytat z uczestniczki, która bardzo mądrą rzecz powiedziała, taką bardzo holistyczną i empatyczną, o otwarciu. Każdy z nas jest inny i ma jakieś ograniczenia. Kiedy zaczynam otwarcie mówić o moich, to widzę, jak z uczniów schodzi powietrze. Mam nadzieję, że widzicie już prezentację, którą chciałbym Wam pokazać. Proszę o jakąś odpowiedź jedno tak, że ją widzicie, żebym wiedział, że wszystko funkcjonuje. Super. Dziękuję Natalii, Magdzie, Ani i Agnieszce, które i Cezary też jest na inne osoby odpowiedziały. Dobra.
Przypomnę tylko może w skrócie zadania, które były w tym module. Pierwsze dotyczyło metafory, którą wymyśliła badaczka kanadyjska, metafory kręgli zewnętrznych i wewnętrznych i wykluczania, jak to jest w naszych szkołach, w waszych szkołach, kto jest wykluczającym, kto jest wykluczanym. I o tym chciałbym powiedzieć trochę na ten temat i do tego nawiązać. Drugie zadanie dotyczyło różnych obszarów funkcjonowania w waszej szkole, a tak naprawdę was, czego robicie. I spisałem na kartkach z tych 20 odpowiedzi różne bardzo ciekawe metody, których niektórych nie znałem, więc to dla mnie było ciekawe. Musiałem wygooglać, co to oznacza i już mam kilka pomysłów, jak je zaaplikować. Ja je zgrupowałem, te moim zdaniem, to jest oczywiście subiektywny wybór, ale zgrupowałem je też na jednym slajdzie, który będzie można oczywiście po zakończeniu webinarium też pobrać i one są tam wymienione i do niektórych są linki. I już w tym momencie dałem pomysły ze swojego podwórka edukacyjnego. Trzecie zadanie dotyczyło obszarów tożsamości, względu na narodowość, kolor skóry, stopień sprawności fizycznej, intelektualnej, orientacji seksualnej i statusu ekonomicznego uczniów, cechy w rozbiciu na grupę większościową i mniejszościową. To tylko w ramach przypomnienia, czym się zajmowaliście do 19 kwietnia, niektórzy dłużej, a czym ja się zajmowałem przez ostatnią dobę. Pewnie pamiętacie, ci, którzy widzieli mój filmik, który prezentował mnie jako osobę, że tam nawiązałem do tego, że był deszcz i że będzie tęcza i że była tęcza. Dzielam też pochmurne niebo, właśnie Darię, która jest w Suwałkach i Janka, który jest w Warszawie, zapytałem, czy mają zachmurzone niebo. Daria nie ma, Janek ma, w Poznaniu, bo z Poznania nadaje. To mamy zachmurzenie, nie ma deszczu, ale może będzie deszcz i też będzie tęcza. Tęcza, która jest, ktoś tam, że jest, że słońce, dobra. Tęczę pewnie kojarzycie jako symbol już biblijny. Abraham dostał tęczę, Abraham jako znak przymierza Boga i Izraelitów. W 1939 roku pojawiła się piosenka Over the Rainbow. Może zacytuję te słowa, żeby wprowadzić atmosferę jednak taką życzliwą między nami, między mną a wami, chociaż was nie widzę. Kolory tęczy, tak piękne na niebie i twarze przychodzących ludzi też. Widzę przyjaciół ściskających sobie dłonie, śpiewających, jak się masz? Oni naprawdę mówią, kocham cię. Myślę, że to jest dobry motyw tak dla nas na chwilę obecną, abyśmy się nie poddawali tym różnym stresom, sytuacjom, tym wielkim niewiadomym, które się przed nami pojawiają. Z Czarnoksiężnika z Oz śpiewa główna bohaterka. O, 39 rok to też symboliczne, od razu się nasuwa, co można z tym zrobić, a co było potem. Dwie tęcze zaprezentowałem. Jedną to jest Gazety Wyborczej z lewej strony, Warszawa, tęcza hejtowana, palona. Nie ma jej, taka namiastka powstała przy Zachęcie, nie wiem czy widzieliście, ale taka była prostokątna, która była dziełem sztuki i jakoś nie przeszkadzała nikomu, na szczęście. A drugą tęczę sfotografowałem, to są pasy, w Seattle, w mieście najbardziej progresywnym, mam wrażenie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tęczowe jest wszystko, łącznie z pasami. Nie wiem, czy znacie historię tej tęczy. Ja z dziećmi w pierwszej klasie na etyce robiliśmy takie rozumę, skąd tęcza i co oznacza tęcza. Też pokazałem Matkę Bożą w tęczy uczniom na etyce w pierwszej klasie. Bardzo mi się podobała Matka Boża w tej euro i powiedzieć, wow, super wygląda kobieta. No i doszliśmy dotarliśmy oczywiście w tych rozważaniach do tego, że to od 1978 roku stał się symbol grup mniejszościowych LGBT, czy też gdybyśmy tą nazwę rozszerzyli dalej, bo to się rozszerza, tak jak tutaj na slajdzie wam pokazałem, LGBT+. Niektórzy jeszcze dodają i niektórzy Q. To oczywiście skróty są poszczególnych mniejszości
seksualnych, z którymi się spotkamy, do których część z nas na pewno należy, lesbijki, geje, biseksualne osoby, transgenderowe czy transseksualne, polski odpowiednik, interseksualne i queer. Queer to jest taka, można powiedzieć, nazwa parasolowa, która zrzesza wszystkich właśnie tych, którzy nie mieszczą się w tych schematach i regułach i plus, czyli można jeszcze wymienić inne. Mówiąc o kolorach tęczy, to też pewnie wiecie i na tym skończę, bo to nie jest zwykły nasz temat. Było 8, potem było 7, teraz mamy 6, jeżeli chodzi o symbol tych ruchów LGBT i Q+, a z powodów nie żadnych filozoficznych, bo niektórzy mówią dla odróżnienia tej tęczy biblijnej, starotestamentalnej, od tej właśnie progresywnej, nazwijmy to tak, nie, po prostu w 79 roku zabrakło w San Francisco koloru różowego, ciemnego różowego, tak, Cezary właśnie tutaj potwierdza, zabrakło materiału, a tak naprawdę koloru tego ciepłego różowego, nazwijmy. No i mamy czysto 6 kolorów, tak jak widzieliście, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy i każdy z nich coś symbolizuje, światło, tutaj spisałem światło, ukojenie, słońce, naturę, harmonię i duchowość, więc można nad tym świetnie popracować na różnych zajęciach z naszą młodzieżą. I teraz już będę nawiązywał do tego, co się pojawiło w waszych zadaniach w różnych momentach. Najpierw nie będę bezpośrednio nawiązywał może zawsze do poszczególnych zadań, tylko zbierałem odpowiedzi z różnych zadań w pewne kategorie, które ja tutaj dosyć subiektywnie wybrałem i zacząłem od orientacji seksualnych, heteronormatywnej i nieheteronormatywnej, które się mieszczą wszystkie inne. I tutaj zauważyłem w waszych wypowiedziach, na przykład w jednej wypowiedzi był termin niestandardowa orientacja. To troszeczkę wydawało mi się zbyt nie tyle ogólne, ale takie troszeczkę dyskryminujące, bo co znaczy standard? Jeśli standard to coś niestandardowego, to może być dziwne z jednej strony, niestandardowe to też może być pozytywne, więc to różne, w każdym razie pojawiają się jakieś wątpliwości przy tym terminie, więc myślę, że ten termin trzeba jakoś potraktować z wielką uważnością. I pewnie warto by powiedzieć też uczniom, że nie ma pierwszej, drugiej i trzeciej płci wyłącznie, czyli homoseksualnej, osób homoseksualnych, heteroseksualnych i biseksualnych, ale są jeszcze inne interpłciowe czy transpłciowe osoby. Rozróżnienie pewnie wiecie, że transpłciowe to są to osoby, które nie utożsamiają się z tą płcią biologiczną, którą się urodziły, a interpłciowe są te osoby, które no mają na przykład dwa genotypy i fenotypy, i żeński, i męski. Przychodzi mi na myśl taki film XXY brazylijski, bardzo ciekawy, który wykorzystywałem na etyce i wychowaniu do życia w rodzinie, o chłopaku, dziewczynie, która zakochała się w innym chłopaku i tak poznają, kim są, swoją tożsamość seksualną, psychoseksualną. Są jeszcze inne, bigenderowe, trigenderowe, pangenderowe czy agenderowe, gdy ktoś, tak jak Sam Smith, którego pewnie kojarzycie, wokalista brytyjski, który niedawno w wywiadzie powiedział I'm not male or female i prosił, żeby dziennikarze do niego mówili they, czyli po angielsku oni. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że nie tylko są trzy rodzaje, tak? I gdy zobaczymy kwestionariusze na przykład, albo nawet jak się do Stanów leci, czy do Kanady i wypełnia się kwestionariusz przed lądowaniem w tym państwie, to jeszcze jest miejsce na other, inną płeć, którą można wpisać z tego katalogu, który ja tutaj wymieniłem. I pewnie znajdą się badacze, którzy zajmują się queerem, to też dziedzina, która zajmuje się zjawiskami, to też jest określona dziedzina taką humanistyki, która obejmuje też te różne refleksje na temat tożsamości psychoseksualnej, którzy wymienią jeszcze przy tym plusie inne. No ale to też jest wyzwanie dla nas, nauczycieli i edukatorów, zwłaszcza, że w waszych wypowiedziach się pojawiało bardzo mocne takie stwierdzenie, że brakuje edukacji
seksualne i nawet jedna z Was powiedziała, że brakuje wśród osób z niepełnosprawnościami, że te osoby też, o tym mało kto mówi, że ta edukacja seksualna dla nich także jest potrzebna i jest potrzebna nie jako zakaz, ale jako zaproszenie do tego, żeby też opowiedzieli o swojej seksualności, którą oczywiście każdy człowiek ma. A tutaj w waszych wypowiedziach pojawiały się momenty smutne, kiedy mówiliście bardzo oficjalnie, że dyskryminacja osób homoseksualnych pojawia się na wychowaniu do życia w rodzinie, na religii i zaznaczyliście, że to katolickie i Kościół takie też prezentuje kojarzone wypowiedzi biskupa Jędraszewskiego, niestety z Poznania. Poznań zrobił niesamowitą manifestację tutaj, jak przyjechał na świętowanie setne swojego liceum, nie wpuszczono go, więc widzimy, jak niektórzy ludzie ze świata Kościoła i polityki próbują powiedzieć, że to nie jest coś standardowego, prawda? No, naszym zdaniem to jest też standardowe, to, że ktoś ma inną orientację i dlatego jeszcze wracam do tego pierwszego wrażenia, niestandardowa orientacja jakoś tam kłóci się z moim punktem widzenia. Bardzo ciekawy był głos jednej z nauczycieli, która powiedziała, że w jej szkole osoby wszystkich orientacji współdziałają. I chciałbym dopytać, jak będzie po tych 30 minutach moment na taką refleksję waszą, czy to wynika z tego, że nikt o to nie pyta, czy że może nie wiedzą inne osoby o tym, że dana osoba reprezentuje inną niż heteronormatywną orientację. No i różne pomysły się pojawiały. Na przykład konkretny pomysł w ramach jest jednej z uczestniczek, to bardzo mi się spodobało, spotkanie z filozofem, aktywistą gejem Tomaszem Kietlińskim, a ja tutaj wam pokazałem, co zrobiłem na zajęcia z etyki, taki troszeczkę dopisałem chmurki do zdjęcia Żarnowca bodajże, kiedy tam mieszkały Maria jedna z drugą Marią, kolega z Dulą Bianką mieszkały, no, były przez 20 lat ze sobą, prawda, i nie da się ukryć, jak pan Zabisza z Narodowców kiedyś kilka lat temu powiedział, że to jest wymysł feminizmu, że to jest bzdura, że były partnerkami życiowymi, więc ta, która jest na samej górze, zadaje pytanie, a swoją drogą ja jestem trochę dzika i odpowiada, i druga Maria, lubię to. Więc taka przewrotna zabawa, którą można też zrobić. Feministyczna propaganda. Właśnie ten pan Zawisza o tym powiedział, jak ktoś go zapytał, czy śpiewają Rotę Marii Konopnickiej i zadano pytanie, no, czy wie pan, że Maria Konopnicka napisała tę Rotę nie z powodów patriotycznych, ale z finansowych. Pisała to zresztą w liście do swojej ukochanej Marii, że brakowało jej pieniędzy i dlatego napisała Rotę w ten sposób, żeby była przyjęta i żeby dostała za to pieniądze. To też jest ciekawa refleksja. Dziękuję Cezaremu i Magdzie za filmy, tytuły, które tam gdzieś się pojawiają. Fajnie, że też się dzielicie i wymieniacie. Ja potem sobie te tytuły też spiszę. Kolejny wątek, który się pojawił w tych wszystkich zadaniach, w waszych odpowiedziach, to był taka opozycja męskość-kobiecość dotycząca feminizmu, tego jak w polskiej szkole, jakie miejsce mają dziewczyny, dziewczęta, chłopcy, chłopaki, jak płeć w ogóle funkcjonuje, czy to nie jest też powód ekskluzji jednak, a nie inkluzji. I na przykład jedna z was napisała cytat, męskiej szkole, męski to już jest bardzo nacechowane, dziewczęta mają tylko dwie kabiny, ten wykrzyknik też jest tej osoby, i często mówi się, że do takiej szkoły przychodzą dziewczyny, które szukają chłopaka, a nie chcą się uczyć. Widzimy tutaj mocno dyskryminujący tekst, który no, stłamsza dziewczynę i sprowadza ją do roli bardzo podrzędnej. Chłopakom więcej się wybacza i na więcej pozwala, ta sama autorka odpowiedzi zauważa. Nawet w rozmowie z uczniem on zarzucił swojej nauczycielce, zrobiła pani ze mnie feministę, a ja odpowiadam, że każdy porządny człowiek powinien być feministą. To jest odpowiedź tej nauczycielki, więc no,
gratuluję tej odpowiedzi, bo myślę, że niezależnie od płci, orientacji, powinniśmy być feministami. Codziennie ja jestem feministą, jestem po takim szkoleniu mężczyźni na rzecz zmiany. Zresztą proponuję wam tutaj, zapisałem książkę, która powstała w wyniku tego projektu. Taka psycholożka z Krakowa, Tolcz, jej córka działa w różnych organizacjach na rzecz kobiet, z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Zrobiła tak szkolenie półroczne dla mężczyzn z całej Polski, którzy pracują z chłopakami, a ja też pracuję z chłopakami jako nauczyciel. Tak? Więc uczestniczyłem i na podstawie tego naszego spotkania półrocznego dzieliliśmy się naszym doświadczeniem, jak ta praca wygląda w szkołach, jak staramy się budować wspólnotę łączną, a nie rozdzielną między chłopakami i kobietami, dziewczynami, żeby istniała komunikacja. Powstała ta książka, bardzo mądra, tam są nawet scenariusze zajęć. Zachęcam do przyjrzenia się tej publikacji. Dziękuję za również refleksję o tym, że jest nauczycielka, która zwraca uwagę na stereotypy płci w podręcznikach. To jest bardzo ważne. Powstała publikacja, która mocno punktuje nasze podręczniki, naszą podstawę programową, tę najnowszą, gdzie no, brakuje jednak równości płci. A jeżeli w podstawie programowej, jeżeli w podręczniku, czyli w programie brakuje, to znaczy, że mamy problem także na zajęciach, jeżeli sami nie będziemy tego rozwiązywać. Na przykład znajdując książkę, z której korzystam, o dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach. Polecam, to wykorzystałem na wychowanie do życia w rodzinie. Tutaj było oskarżenie tego przedmiotu, czy może nauczyciela, czy sposobu uczenia, że tam osoby homoseksualne są, nazwijmy to, niedoceniane. A ja nawet też na wychowanie do życia w rodzinie czytamy wspólnie bajkę o księciu, który zasnął i szukał, nie szukał, księżniczka go szukała i znalazła. No i wspięła się na tą górną komnatę, podeszła do niego, ucałowała go i on się przywrócił. Zmiana zupełnie perspektywy, to bardzo ciekawie wygląda w klasach tych najmłodszych, 1-3, po prostu świetna zabawa z dzieciakami, które są jeszcze nieskażone mentalnością współczesnego świata, nazwijmy to tak górnolotnie. Jedna z uczestniczek napisała o bardzo ciekawej inicjatywie, której nie znałem, dziewczyny na Politechniki, gra, przyszłe studentki idą do miasteczka, czytałem o Rzeszowie, że tam się odbywa ta gra i to jest Fundacja Edukacji i Perspektywy, żeby pokazać przestrzeń, która jest także ważna dla kobiet. I z uczelnią wiąże się wydarzenie, które miało miejsce w 1989 roku w Montrealu w Kanadzie, kiedy mężczyzna z karabinem wszedł na uczelnię, na Politechnikę w Montrealu i zabił 25 kobiet, wybierał tylko kobiety. Gdy w grupie były mężczyźni i kobiety, on wycelował do kobiet, zamordował te kobiety. I żeby upamiętnić ten moment, 25 listopada obchodzimy, nazwijmy to, obchodzimy dzień przeciwko nienawiści i przemocy wobec kobiet. I symbolem tego jest biała wstążeczka 25 listopada. Zachęcam. Z moimi chłopakami zrobiliśmy projekt Nie przeciwko agresji mężczyzn wobec kobiet w mieście Murowanej Goślinie, to jest takie 20-tysięczne miasteczko Wielkopolsce po Poznania. Powiesiliśmy białe płótno, gdzie mężczyźni i faceci mogli przyłożyć swoją rękę w różnych kolorach, jako nie rękę, która jest agresywna, ale rękę, która daje coś lepszego. Kolejny bardzo ważny punkt, który tutaj się pojawił i w waszych także wypowiedziach podsumowujących, to ten blok, uznaliście metaforę kręgli bardzo nośną i bardzo pozytywnie odnieśli się do tego filmu krótkiego, bardzo obrazowego. Kto jest tym kręgiem wewnętrznym i zewnętrznym? I tutaj cieszę się, że też wasze wypowiedzi nie były szablonowe, to znaczy zauważacie pewną polaryzację, ale czasem pojawiają się kategorie pomiędzy, bo łatwo nam powiedzieć, nie ten, który się dobrze uczy, jest wewnętrznym, a ten, który źle się uczy, jest zewnętrznym, a się okazuje, że w waszych wypowiedziach także zewnętrznymi były tak zwane osoby kujone, tak? Czyli formalnie należą do wewnętrznego, bo się dobrze uczy, ale jednak jest kujone, bo ludzie go nie lubią. Bo być może nie umie
nawiązać kontaktu z drugim człowiekiem. No i tutaj się pojawia wykluczanie przez samych uczniów siebie wzajemnie ze względu właśnie na pewną cechę, na też przynależność do tego kręgu, ale także wykluczanie uczniów przez nauczycieli. I tutaj dwie uczestniczki cytowały wypowiedzi, na przykład etykietowanie uczniów w formie pytania na forum klasy, czy Jaś to wreszcie zrozumiał. Jaś siedzi obok, a nauczycielka, czy nauczyciel pyta w trzeciej osobie i jeszcze wreszcie używa tego modulanta bardzo takiego nośnego, który no jednak jest lekko przesadzony. Czy też po prostu, jeżeli ktoś niczego nie robi, to czasem jest wykluczone, dlatego że lepiej, że siedzi cicho i nic się z nim nie dzieje. To były fajne pomysły, że niektórych angażujecie w formie na przykład rysowania. Ja też pamiętam ucznia tak zwanego trudnego, ale nie był wcale trudny, w większości opinii nauczycieli był trudny, natomiast miał swój świat, trzeba było do niego dotrzeć. I on każdą lekcję mi wizualizował na kartkach i na koniec roku przyniósł mi taki gruby zbiór kartek z lekcjami. No, wyprzedził facylitację graficzną, taką metodę o 5 lat. Bardzo sporo osób pisało o obecności Ukraińców, kilka osób o Romu, o obecności Romów tak, w szkole. I pojawia się problem języka polskiego. I tutaj też siły i osób wykluczających, te osoby, które przybyły do polskiej szkoły, mówi się uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, są na pozycji, nie chcę powiedzieć przegranej, ale niższej, dlatego że nie znają dobrze języka, a uczniowie, którzy bardzo dobrze znają ten język, któraś z was zauważyła, wykorzystują język jako narzędzie jednak opresji przemocowe. No jak to zrobić, żeby to zniknęło, zniwelować, to zastanowimy się przy wyzwaniach, które się pojawią na samym końcu tej części prezentacji. Jedna z was pisała o kompleksie uczniów paderewskiego, że trzeba być super, że trzeba dobrze się uczyć, trzeba dorównać innym, bo jeżeli nie, to wypadamy z tego wewnętrznego kręgu, jesteśmy wykluczani przez nauczycieli, przez rówieśników, tutaj nawet już nie dodawałem na nawiasie, ale była sytuacja nawet z osobą, która musiała pójść z uczennicą na psychoterapię przez to. Pojawiały się głosy wasze, że w imię pracy z słabszymi przerabia się podstawę programową, specjalnie mówię, przerabia się zupełnie bardzo szybko, także nie zwracając uwagi na tych słabszych, potrzebujących więcej czasu. I to jest problem, z którym się borykamy, co jest ważniejsze. I cieszę się z waszych głosów w tej ankiecie podsumowującej, nazwijmy, że nie najważniejsza jest jednak podstawa programowa, że najważniejszy jest kontakt i relacja z tym uczniem, który zapamięta nas nie z tego, ile materiału udało mu się dzięki nam przyswoić. Teraz w ogóle szkoła nie powinna, nie wiem, być przekaźnikiem wiedzy, bo to nam na wyciągnięcie ręki mamy w smartfonie w 5 sekund, tak? To szkoła powinna uczyć kompetencji społecznych, relacji. Mamy kategorię także outsiderów, buntowników, którzy zawsze się nie mieścili tutaj także w tych naszych kręgach metaforycznych. No i smutna sytuacja bezradności wychowawczej nauczyciela, kiedy jest albo nieprzygotowany metodycznie, nie wie, w jaki sposób ma poradzić sobie z uczniem i przerzuca to na relacje z tym uczniem, zaczyna nie lubić tego ucznia, zaczyna go nie dostrzegać, nie słucha go, ale także sytuacja smutna, która także pojawiła się w waszych wypowiedziach, że jeżeli rodzice mają w cudzysłowie pretensje, albo wymagają taką szkołę jako fabrykę i biznes, że trzeba jakiś produkt i tak dalej, znamy historię z naszych doświadczeń, no to wtedy także to jakoś przerzuca na tego ucznia, to niezadowolenie w kierunku skierowanym do rodziców. Pojawiały się też w waszych wypowiedziach kategorie eurosieroty, uczniów mających rodziców z niepełnosprawnością intelektualną, czy także młodzież mieszkająca w internacie, czy z dziadkami. I to też pytanie, jak reagować na tych uczniów, którzy będą gdzieś z boku, którzy nie będą w grupie, w tym kręgu wewnętrznym.
I pewnie możemy zastanawiać się nad różnymi czynnikami społecznymi, rodzinnymi, osobowościowymi tej polaryzacji, ale to nie jest, myślę, teraz celem, bo czas mija, a jeszcze chciałam trochę wam powiedzieć. Bierność, już o tym mówił Roman Kent na obchodach rocznicy zwołania obozu Auschwitz, jako 11 przykazania też, prawda? Nie bądźmy bierni. I dwa głosy, które się pojawiły, że dorośli także są wykluczani przez innych dorosłych i nauczyciele przez nauczycieli, co też jest ciekawą obserwacją i też doświadczam czasem tego na własnej skórze, bo ktoś robi coś więcej, bo ktoś nie pasuje do pewnego schematu naszej polskiej, mam wrażenie ciągle jednak pruskiej jeszcze szkoły. Słowa, to tylko nie Hamlet i za to pytanie, co mam czytać dalej. Znacie na pewno Piramidę Nienawiści w latach 50. wymyślona przez psychologa Olporta, która zawsze mówi, że zaczyna się słowa, mowa nienawiści prowadzi do eksterminacji i to nawet nie ma teraz na myśli tej eksterminacji, jaką na przykład było Shoah czy ludobójstwo Ormian, rocznica była całkiem niedawno, ale także eksterminacji na młodym człowieku, który popada w depresję, to też jest eksterminacja. Komasa Sala z Samobójców, Hater, film, warto myślę zobaczyć, premiera była całkiem niedawno. Słowa, jakimi się posługujemy w naszej mentalności, w kulturze, w tradycji językowej, nie Żyć, nie Cygan. No, i ktoś mówi, no dobra, no tak się mówiło, tak babcia mówiła, tak w domu się mówi, prawda? Jak jesteś skąpcem, to nie Żyć, prawda? Jak kłamiesz, to nie Cygan. Tutaj wykreśliłem te epitety, te słowa, które są bardzo dyskryminujące. Pedał, ciepaty, upośledzony, murzyn, czarnuch. I pewnie mamy więcej zamienników niż te, które wymyśliłem, ale bardzo ważne jest także, żebyśmy zapanowali nad tym trendem też, który coraz bardziej widzę, że ludzie mówią o rasach. No, to troszeczkę żółta, czarna, biała. Także w wypowiedzi jednej kursantki to się pojawiło. To jest termin z 1812 roku i moim zdaniem istnieje jedna rasa, ludzkość, a ktoś ma bardzo jasną skórą, ciemną skórą. To też są wasze słowa, to bardzo mi się podobały te określenia. Był nawet taki projekt kilka lat temu wymyślony przez mamę czarnoskórej Samilowy, ładnej długie, wszystko co kocha jakoś od pierwszego slajdu, mi się tam towarzyszy dzisiaj. Projekt Kolorowe Dzieci. I myślę, że to też jest odpowiedź, czy można mówić, że mamy kolorowego ucznia w sensie pozytywnym. Bardzo postulujecie, żeby były lekcje o przeciwdziałaniu agresji, ale także manipulacji językowej. Warto na przykład, ja na etyce poprosiłem uczniów, żeby obejrzeli konkretnego dnia różne wiadomości na różnych kanałach i później wspólnie na tablicy wypisaliśmy teksty na przykład z wiadomości, z faktów, czy w telewizji, która już nie pamiętam, jak się nazywa ten informacyjny program i rzeczywiście było widać niesamowitą manipulację, było widać momentami mowy nienawiści, troszeczkę zakamuflowaną, ale to też jest dobre ćwiczenie, żeby uczniowie przyjrzeli się różnym programom, różnym audycjom w tym samym dniu. Też nie, o język chodzi, ale także chodzi o treść poruszanych materiałów i może kolejność nawet. My spoglądaliśmy na kolejność, który materiał był pierwszy, a który był drugi w faktach czy w wiadomościach. Bardzo podoba mi się sentencja jednej z was. Czasami potrzeba tylko wysłuchać i być obecnym w życiu młodego człowieka. Aktywne słuchanie, że no jesteśmy nie tylko ciałem, ale także naszą całą psychiką i całym sercem. Bardzo fajna akcja, pomarańczowa sznurówka, walka z hejtem, jest nas więcej, której z was opisała taką potrzebę tutaj jedna z was zasugerowała, że ma, aby używać form żeńskich. I to, że oczywiście ja bardzo lubię, dlatego uważam, że to jest sensowne, żeby mówić psycholożka, dyrektorka, pedagogzka.
Zebrałem, słuchajcie, tutaj wasze dobre praktyki, wasze pomysły, jest ich niesamowita moc i jest ich wiele. Chciałbym może krótko je wymienić, będziecie mogli do nich dotrzeć. Mediacje rówieśnicze, bardzo to jest dobra metoda rozwiązywania konfliktów między uczniami przez uczniów. Fundacja Dom Pokoju poleca. Edukacja rówieśnicza, aby uczniowie wzajemnie siebie uczyli. Tutaj na przykład szkoła budząca się, która jest w Berlinie w dawnym wschodnim, ewangelicka szkoła praktykuje taką metodę, że nie ma klas ze względu na wiek oddziału, tylko są uczniowie w różnym wieku. Ja uczyłem w tej lekcji, tak mi się wydawało, że starszy uczeń o 2 lata z młodszym to jakoś no, lekkie nieporozumienie, ale to wychodzi w praktyce. Nie wiem, czy polska szkoła jest na to przygotowana, żeby takie oddziały tworzyć. Przejście o innowacjach pedagogicznych, nowej podstawy programowej pojawia się eksperyment pedagogiczny. To jest coś więcej niż innowacja. Ktoś się zgłasza do kuratorium, kuratorium domenu wysyła i ważna rzecz, trzeba mieć uczelnię wyższą, która będzie nam towarzyszyła przy tym eksperymencie. To może być albo cała szkoła w tym eksperyment zaangażowana, albo oddział, albo klasa, albo na przykład jeden przedmiot. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie i tutaj pojawiły się konkretne nazwy, czy technik pewnych, albo czy programów. Great Teaching, Great Tutoring, treningi Tomatisa i biofeedback. To są bardzo szczególnie, myślę, że to pedagodzy i pedagogzki w szkołach, jak pracują z uczniami z autyzmem, czy z ADHD. Aktywne przerwy. Bardzo mi się podoba ten pomysł, że dzieciaki są zabierane do sali gimnastycznej, gdzie osoby pełnosprawne i osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają przestrzeń, żeby wzajemnie pobyć się, pobawić. Spektakle teatralne z uczniami zewnętrznymi, z tego kręgu to jest oczywiście skrót myślowy. Pamiętam, jeszcze w liceum byłem na zmianie w Niemczech w Sale na Jeziorze Budyńskim w szkole waldorskiej, Steinerowska, to od niego się zaczęło. W Machen ta szkoła powstała, ten nurt. I tam każda klasa na koniec roku prezentowała spektakl. Wszyscy uczniowie byli z tych kręgów, byśmy nazwali zewnętrznych i wewnętrznych, zaangażowani w spektakl. I inne klasy też mogły przeżyć razem z nimi ten spektakl. To jest ciekawa metoda. Mamy jedną ekspertkę tutaj z teatru. W Bytomiu różne cudne rzeczy działa. Nawet ją poznacie. Dni kolorów, bardzo mi się podoba, kolor przypisany chorobie i niepełnosprawności. Zmiana dzwonków, że zmieniają się dzwonki, jest inna muzyka, co trzy tygodnie, i to są pomysły uczniów. Muszę zastosować w własnej szkole, bo ten nasz dzwonek jest przerażający. Szkolny wolontariat i zauważacie, że on daje szansę tym słabiej uczącym się. I konkretny nawet przykład był uczenia noszenia plecaka uczniowi z niepełnosprawnością. Duża moc samorządności uczniowskiej, wspólne badania potrzeb i potem współpraca z nauczycielami i dyrektorami tych szkół. Jadłospis. Bardzo mi się podobał, że jest jedzenie wegańskie, wegetariańskie, bezglutenowe, bezlaktozowe, halalhiczne, koszerne. No, tego nie ma, być może jeszcze nie mamy tyle osób, które wyznają religię muzułmańską, Ramadan, teraz przeżywamy, warto o tym wiedzieć, czy też społeczność żydowskiej, jedzenie koszerne, ale może by się przydało coś takiego też. Biała szkoła, zielona szkoła. Ja dotychczas znałem określenie na zieloną szkołę, biała szkoła, rozumiem, że to jest wyprawa zimą z uczniami. Tutaj mi ciekawy pomysł, że w trakcie różnych kiermasz bożonarodzeniowy, czy Wielkanocy zbierane są pieniądze i można potem przeznaczyć tutaj na tę wycieczkę dla osób, których nie stać. Bardzo mi się podoba współpraca z innymi szkołami. Tutaj jedna z was wymieniła współpracę szkoły podstawowej z ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych i ze szkołą zawodową. W podstawówce piekli babeczki, potem były warsztaty w tym ośrodku z muzykoterapii, a w szkole zawodowej doświadczenia z fizyki. Bardzo konkret, to po prostu jestem zafascynowany tym pomysłem. Moja klasa w 2008 roku uczestniczyła w takim programie Poznajmy naszą kulturę, wymianę szkolną. Fundacja Schumana kiedyś robiła taki
program nawet oferowała granty na wzajemne poznanie się uczniów z dwóch szkół. My akurat mieliśmy szkołę z Kaszub, gdzie język kaszubski, uczyliśmy się kaszubskiego. Wielkopolanie, moi uczniowie z Podpoznania jechali tam, a potem grupa z Kaszub przyjechała tu. Ci uczyli się z Kaszub gwary poznańskiej, jest poznańska Pyro, a oni nas uczyli gwary kaszubskiej. I mam pomysł, o którym na końcu powiem, jak zdobyć pieniądze. Ja nawet mogę zacząć ten projekt robić, nawet zyskać pieniądze. Będę szukał chętnych, którzy by się włączyli, żeby coś takiego może ruszyło offline, jak już minie ta pandemia, i nawet mam pomysł, skąd zdobyć pieniądze. Bardzo podobają mi się dni walki z depresją, dzień dobrych myśli, jest program Myślę Pozytywnie, warto zobaczyć ten program, wymiany międzykulturowe, projekty edukacyjne, o nich trochę więcej powiem przy okazji tego, jak jeszcze się podzielę z wami z tym, co ja zrobiłem międzykulturowego. Bardzo ważna współpraca z organizacjami pozarządowymi, które w pewnym momencie były zablokowane, że nie mogły wejść do szkół. My w statucie szkoły mamy oficjalne partnerstwo. Sami wiecie, że szkoła nie może sama ubiegać się o pieniądze, na przykład o granty, gdybyśmy chcieli zrobić jakąś wymianę, czy jakiś projekt międzykulturowy z uczniami, uczennicami z innego kraju, do urząd miasta. Chyba że szkoła jest prowadzona przez fundację, tak? Ale nie, ja tutaj mam na myśli szkołę publiczną, prowadzoną przez gminę czy przez inną jednostkę samorządu. I dziękuję za książkę Włoszki pięciu nieudanych. Dwie siostry, jak zobaczymy, że to wydawnictwo, to bankowa książka musi być dobra. Jedna z was poleca tę książkę. Tutaj też radio jest bardzo ważnym instrumentem. Ktoś tutaj napisał, oczywiście ja nie miałem też dyskotek, różnych balików, różnych takich rzeczy, które rzeczywiście się dzieją i o nich pisaliście, natomiast chciałem się skupić na tych różnych rzeczach ważnych. Słuchajcie, wyzwania, które tutaj widzę po analizie tego, co wysłaliście. To brak tolerancji, jak to jedna z was nazywała, wśród rodziców. I bardzo mi się podoba inicjatywa, z kolei inna odpowiada na to, że są warsztaty organizowane przez rodziców, ale także jest grupa wsparcia dla rodziców i nauczycieli w szkole. Po raz pierwszy usłyszałem o grupie wsparcia dla nauczycieli. Mówi się, że nauczyciel jest zostawiony sam sobie, że jest psycholog szkolny, psycholożka szkolna, ale oni są dla uczniów. A nauczyciel pozostaje sam z problemem, z tym, że nie wie, co zrobić, jak pójść dalej. Więc bardzo mi się podoba tutaj ta inicjatywa. Wsparcie językowe dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym, dodatkowy język polski, czy to będzie kasa integracyjna, czy oddział przygotowawczy. Niewiele tych oddziałów w Polsce mamy. Dyrektorzy boją się prosić o godzinę, żeby ten oddział przygotowawczy stworzyć. Warto, dlatego że tam są rzeczywiście godziny, można 10 godzin języka polskiego dla osób, które nie umieją. To jest bardzo ważne. I ważna druga sprawa, ja też jestem z wykształcenia polonistą, żeby polonista nie uczył tego języka polskiego. Bo polonista uczy języka polskiego osoby z doświadczeniem migracyjnym, tak jakby były Polakami i Polkami. Już bardziej przyda się anglista, a najlepiej osoba, która skończyła studia podyplomowe z nauczania języka obcego jako drugiego. Naprawdę, bo to nie jest przyłożenie jeden do jednego. I o pomyśle także chciałbym powiedzieć takiej właśnie działań w kierunku wzmocnienia obecności języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym i też chciałbym się z wami potem na końcu podzielić. I to też wyzwanie, o którym jedna z was napisała, że mimo pandemii, mimo tego, że dużo zadań, że z uczniami pracowaliście robiąc różne ćwiczenia, to widzicie, to widzisz, tak skieruję personalnie, to widzisz i dziękuję, że widzisz, że to jest zachęta dla nauczyciela, by podobne zadania mógł powtórzyć albo rozbudować o własne pomysły. I tutaj włącza się ta kreatywność nie tylko polskiego nauczyciela, ale nauczyciela i nauczycielki, że my działamy, że nie zostajemy gdzieś tam w tyle. I zdalne nauczanie, to jest to, o co chciałbym was zapytać przed zakończeniem tej pierwszej części prezentacji.
W jednej z wypowiedzi pojawia się pomysł już na zdalnym nauczaniu, bo mam wrażenie, że te osoby, które nie mają internetu, te, które nie mają komputera, są w tym bardzo kręgu zewnętrznym, nawet w jakąś inną metaforę, są poza przestrzenią bowlingową nawet teraz, prawda, w żadnym z tym kręgu nie są. I któraś z Was napisała o metodzie łańcuszkowej, łańcuszki, do końca nie wiem, bo to nie było wyjaśnione. Chciałbym o to zaraz zapytać tę osobę. Janek tam próbował znaleźć, kto to był i jakoś mu się nie udało przyporządkować, bo to chyba są konkretne jakieś takie no, potrzeby na teraz, żebyśmy się z tym podzielili. Dlatego kilkorgu z Was chciałbym teraz oddać tak na 5 minut głos, żeby może dwie, trzy osoby powiedziały, czy mają jakąś metodę wypracowaną, jeżeli uczeń nie odpowiada. Oczywiście nie mówię o sytuacji, kiedy uczeń to może robić celowo, tak, i traktuje ten czas jako wakacje, ale nie odpowiada, bo nie ma komputera, nie ma internetu, bo brat czy siostra korzystają z tego samego komputera. I co robicie? Ta metoda łańcuszkowa mnie ciekawi. No i tutaj było rozwiązanie inne też wyjaśnione, że nauczycielka, że ty dzwonisz, powiem personalnie, mam nadzieję, że to sobie nie słyszy, ty dzwonisz do ucznia, do uczennicy po zajęciach i rozmawiacie na temat tego. I ważne, żeby też tej osobie, która ma tylko łączność telefoniczną, z nami dać bardzo spersonalizowane zadanie, nie to samo co inni, ale też umożliwić zadanie, sposób wykonania innym. Więc słuchajcie, to jest pierwsza część, więc teraz może kto będzie miał ochotę powiedzieć, to proszę napisać na czacie ja chcę coś powiedzieć i Daria tej osobie udostępni mikrofon i wizję. Jeżeli oczywiście są osoby chętne, szczególnie tę z łańcuszkiem, proszę. I może tę, która mówi, że w szkole działa grupa wsparcia dla rodziców i nauczycieli, bo to są dwie ciekawe rzeczy, które Centrum Edukacji napisało, postaramy się połączyć. Więc chwilę poczekamy, czy może ktoś się zgłosi, jeżeli nie, no to będziemy w kontakcie po tej mojej prezentacji, po webinarium i mój mail będzie do Was skierowany, będzie czynny, inny kontakt również. Więc chwilę jeszcze poczekamy, czy ktoś będzie chciał coś powiedzieć, nam się pokazać. Widzę, że Anna pisze coś. Może być bez wideo. Tak, może być bez wideo. Anna pisze o grupie wsparcia, że też jest świetnie w ośrodku. Był super, a w szkole to była dla mnie sytuacja, że w szkole, bo to chyba była szkoła, chyba że to był właśnie ten ośrodek. Ania pisze, że jest na początku swojej drogi i chciałaby też posłuchać. A Ania, dziękuję, że się przyłączasz do mnie, że też chcielibyśmy kogoś jeszcze posłuchać, a jeżeli nie, to poczekam jeszcze do 50, jak będzie, i wtedy przyłączę się na drugą prezentację. Ja już wiem, słuchajcie, że będzie więcej czasu niż godzina, przepraszam za to, ale w każdym momencie możecie z tego spotkania po prostu cicho zamknąć drzwi i wyjść, tak? I możecie po prostu na czacie tylko dać łapkę i powiedzieć pa, i też będzie dobrze, a te dwie prezentacje moje dotrą do Was po zajęciach. No dobra, to słuchajcie, dla rodziców Asia pisze, dobrze, a dla nauczycieli, bo ja też jestem ciekaw o takie wsparcie personalne, ale nie warsztatowe, bo nauczyciele boją się szarego papieru przysłowiowego. Pamiętam ośrodki
ODN kiedyś straszyły nasze grono pedagogiczne, wiecie, słuchajcie, szarym papierem, że 2 godziny najpierw to jest przedstawienie się i rysowanie na tym szarym papierze, a meritum, bo mało. A to chyba się trochę zmieniło. Ośrodki już doskonale chyba lepiej pracują, tak myślę. Słuchajcie, dobre praktyki inkluzyjne. Włączanie, inkluzja. Inkluzja to takie pojęcie chyba bardziej takie naukowe, z poziomu naukowego. I chciałbym podzielić się może nie dokumentami, tylko konkretami, tylko co było w podstawie programowej kiedyś, czego nie było. Kiedyś było słowo o edukacji antydyskryminacyjnej, dzisiaj to słowo jest zastąpione edukacją patriotyczną. Oczywiście to nie jest źle, ale szkoda, że brakuje tam tego słowa. To jest moja murowana gościa, symbolem naszego miasta jest anioł, który łączy trzy wielkie religie, więc Ramadan, Pesach było, Pascha Wielkanoc też była, więc wszystkie najważniejsze religie funkcjonują. To szkoła jest położona tak wyżej, obok cmentarza żydowskiego i dlatego ja edukację obywatelską, antydyskryminacyjną włączającą rozpoczynam od lokalnej przestrzeni. Nie wiem, czy znacie badanie, które robiła Fundacja Batorego 2 lata temu z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Bardzo ciekawe, jaka jest Polska, nie? I tutaj wszyscy chętni mogli odpowiedzieć. No, większość, chociaż to prawie że równo, tłamsi i rozwija. Było też pytanie odnośnie, czy osoby homoseksualne szanuje, czy nie akceptuje i słuchajcie, szanuje 81%, więc Polacy dojrzewamy. Badania prenatalne robić 97%, też można być pod wrażeniem tego. Szybciutko, seks przy świetle 63, po ciemku 37. Ja uczę też wychowania do życia w rodzinie, więc to też jest ważne. Płeć, można zmienić 52%, dana na zawsze. I to jest pytanie też nasze, tak? O płeć, o uczniów i uczennice z tych kręgów, tak? Czy mamy ucznia, który tu w Poznaniu miałem kontakt z uczniem, który w pewnym momencie stał się uczennicą. Była zmiana płci, zmiana tożsamości i nauczyciele bardzo mądrze to przerobili. Priorytet rodzina czy kariera, to mocno widać, także pewnie macie doświadczenia, że w wypowiedzi uczniowskiej rodzina jest na pierwszym miejscu cały czas. Unia Europejska dużo dobrego. Statut naszej szkoły, jeżeli nie ma podstawy programowej, to można różne zapisy o tożsamości, o słuchaniu, o rozumieniu poglądów w statucie. I my wykorzystaliśmy tę szansę, że było trzeba zrobić nowy statut, bo zlikwidowano nam gimnazjum, gdzie deforma edukacji i trzeba było zrobić nowe zapisy, więc wszyscy, którym zależało na edukacji włączającej, przygotowali zapis odpowiednie, Rada Babiczna uchwaliła i mamy statut, mamy dokument, bo w Polsce wszystko musi być albo z pieczątką, albo według jakiegoś paragrafu. Robiliśmy projekt w Norwegii, pamiętam, i potrzebowaliśmy faktury dla polskiego donatora, który dał pieniądze, a pan satel w Norwegii powiedział, faktura, co to jest? I pisał ręcznie coś tam, że zjedli, wypili i tyle zapłacili. Więc to też jest nasze państwo fiskalne. Innowacja pedagogiczna, o której Janek powiedział, trwała przez kilka lat. To był pomysł klasy z większą liczbą godzin przedmiotów humanistycznych, ale nie było rozbicia na język polski, na filozofię, etykę. Może takiego nauczania fińskiego, holistycznego. I to też jest pomysł na edukację, nawet w szkole publicznej, dzięki innowacji i eksperymentowi. Wiem, że inne szkoły, szkoła budząca się, ktoś wspomniałem, czy Waldorska, próbują wprowadzać niekonkretne przedmioty, nie tą edukację pruską, podzieloną tak akademicko na dziedziny nauki, ale w sposób twórczy. Kto będzie chciał więcej się dowiedzieć o szczegółach tej innowacji, jak to formalnie służy pomocą. Coaching bardzo pomaga, nie będę przy tym się rozwodził. Bardzo mądry psychoterapeuta duński, niestety już nie żyje, rok temu zmarł,
Bardzo ciekawe książki pisze. Jedna z nich, co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców, czyli dla tej wspólnoty. Myślę, że to jest książka, która powinna być na półkach. Nie lubię słowa powinna albo musiała, ale ta powinna być na półkach waszej biblioteczki, szkoły biblioteczki. Bo naprawdę mądrze tutaj z perspektywy psychoterapeuty pisze o relacjach, o poważnym traktowaniu myśli i uczuć osoby. To jest to, co ten cytat, który był na pierwszym slajdzie pierwszej prezentacji od jednej z was. Bardzo ważna kwestia. Przestrzeń. Ktoś z was pisał o tym, że bardzo ważna jest topografia miejsca, że uczniowie mają autonomię, żeby przygotować przestrzeń klasy. Z moimi uczniami, którzy jeszcze nie byli w pierwszej klasie gimnazjum, a byli w szóstej klasie, ale wiedzieli, że przyjdą do tej szkoły, do gimnazjum, jak jeszcze istniało i będą w mojej klasie, wakacje stworzyliśmy nową przestrzeń klasy. Razem uczniowie wymyślili klasę, z architektem pracowali. Ich pomysły potem zostały wcielone w życie przy dofinansowaniu także gminy dodatkowym, szkolnym i prywatnych sponsorów, rzemieślników z terenu miasta i gminy. Murowana Gościna jest zalesiona 60%, więc mamy wielu stolarzy, więc nie było też trudno pozyskać ich pomoc. Zrobiliśmy, tak jak to któraś z was pisała, że ma ustawione ławki w podkowie, bardzo ważne, ale my jeszcze, tak jak są zewnętrzne i wewnętrzne kręga, zrobiliśmy część wewnętrzną, żeby było miło. Jest dywan, na którym w danym momencie uczy się lekcje, czy czują zmęczenie, albo kark bolący, albo plecy, albo jakaś inna niedyspozycja, mogą się położyć. I pufy, które także są wygodne do tego, żeby się położyć, to się przydaje w czasie nocy filmowych, o których pisaliście, że też jest, robicie, bardzo fajna inicjatywa. Zwłaszcza, że te tytuły, które wymieniliście, mogą się na tej nocy filmowej pojawić. Te pufy są w środku puste do momentu, kiedy nowy zespół, który mam, nie przyjdzie i tam uczniowie, uczennicy stawiają swoje książki, żeby nie musieli dźwigać ich, nosić. Więc to też jest jakiś pomysł. Z tyłu jest aneks kuchenny z ekspresem, z szczelnikiem, z kuchenką mikrofalową, z lodówką. Ta sala jest także otwarta dla innych grup. W czasie przerwy uczniowie mogą tutaj spędzać i przychodzą uczniowie z innych klas, nawet z tych, z którymi ja nie mam zajęcia, żeby podgrzać coś do zjedzenia albo żeby wyciągnąć coś z lodówki, jak są upały. Więc to buduje też wspólnotę, to, że uczniowie przychodzą w czasie przerwy do jednej klasy i wspólnie wypiją herbatę albo wypiją kakao, czy nawet te osoby starsze, jeżeli potrzebują kofeiny, wypiją kawę. To są różne zajęcia warsztatowe, małe grupy, krąg, jak jest możliwość. Dzień tolerancji, o tym nikt z was nie napisał, 17 listopada. CO organizuje to co roku. Zrobiliśmy kiedyś taką fajną akcję na auli, że każda klasa dostała inny kolor z tych 6 tęczy i w jednym momencie taki flash mob zrobiliśmy, pokazali w jednym momencie te odcienie tęczowe. Cała klasa się w to zaangażowała, byliśmy wszyscy tęczowi. Gości z tego lokalsi, wszyscy ludzie rodzą się równi, to była inicjatywa z Fundacją Edukacja dla Demokracji, grantem na edukację globalną. Mamy partnerstwo oficjalne szkoły ze stowarzyszeniem. Stowarzyszenie zdobyło pieniądze, a szkoła zrobiła projekt, w ramach którego uczniowie byli w Centrum Muzułmańskim, nauczyli się podstaw języka arabskiego. Każdy otrzymał swoje imię po arabsku. Niektórzy dostąpili, chłopaki zaszczytu wyciągnięcia z Aron Hakodesh, czyli z tej szafki Tory, z wojów Tory w gminie żydowskiej. Spotkanie z ocalonym, to też buduje wspólnotę z kimś innym, z kimś, kto przeżył coś strasznego. To też jest ważne, żebyśmy nie uciekali od tematów trudnych i w momencie, kiedy na przykład wyjeżdżamy gdzieś do Oświęcimia na Marsz Żywych, kiedy tworzymy nową wspólnotę z kimś innym, ktoś inny nie jest ani w kręgu zewnętrznym, ani wewnętrznym, jest osobą, której wcześniej nie doświadczyliśmy, to jest bardzo ważne przeżycie, ale trzeba pamiętać o tym zupełnie
moglibyśmy zrobić inną rozmowę, jak przygotować naszych uczniów i uczennice do spotkania z innym, na przykład w trakcie Marszu Żywy. To nie może być, słuchajcie, wyjazd jako wycieczka do Krakowa i na 3 godziny do Auschwitz. Każda moja grupa spędza 3 dni i to jest przygotowana przez co najmniej 2 lata do tego, żeby spędzić potem 3 dni w Auschwitz, gdzie elementem czasem jest Marsz Żywych, który jest finansowany, wyjazd polskich uczniów i uczennic przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nawet w tym roku było ogłoszenie, ale zniknęło z powodu pandemii. Co roku Żywa książka, spotkanie ze świadkiem, dodaje Zofia. To jest bardzo ważne. Metoda żywej biblioteki, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa metoda na spotkanie z innym, z osobą, która doświadcza dyskryminacji. Żywą bibliotekę możecie zorganizować w szkole. Zapraszacie przedstawicieli różnych mniejszości dyskryminowanych i każda z tych osób staje się książką, którą można wypożyczyć na pewien czas, czyli przysiąść się do stolika i z nią pogadać. Jest Stowarzyszenie z Łodzi, które organizuje szkolenia jakoś po pandemii, więc jeżeli osoby chętne, jest to bezpłatne szkolenie z jakąś nawet dotacją, migrantem na przeprowadzenie żywej biblioteki, więc kto jest chętny, to niech po webinarium się odezwie, czy jutro na mojego maila i mnie zapyta o to szkolenie. Żywa biblioteka, bardzo fajna inicjatywa. Berlińskie Stowarzyszenie Kreisau, niektórzy już mówią do widzenia, więc jeżeli już muszą, to dziękuję. Ja sądzę, że jeszcze potrzebuję 15 minut. Empathy in Dialogue, to jest warsztaty, które ja przygotowałem do tego stowarzyszenia berlińskiego w 4 językach, również w języku arabskim. Wykorzystałem u nich mowę sądu Breivika, który dokonał zachu w Norwegii na wyspie Utoja. Wykorzystałem u niego słowa, które są mową nienawiści, które wykluczają, jego mowa jest wykluczająca. Breivik, jak wiecie, chciał wykluczyć ze wspólnoty społeczeństwa innych. Myślę, że to jest dobre warsztaty, żeby mówić o wykluczeniu innych z większej wspólnoty niż tylko szkoła. Podałem stronę, więc można. Są też w języku polskim i angielskim, i niemieckim i chorwackim, bo to był taki projekt z tymi językami. Znacie kampanię Na Chleb Powszedni. Osoba homoseksualna, muzułmanin i czarnoskóra, Żyd, spotykam się w piekarni w Warszawie i tam pieką chleb. Potem zapraszają kupujących, żeby przeszli ze sklepu do miejsca, gdzie jest pieczenie, i tam się zaczyna rozmowa o tożsamości. Bardzo ciekawe, jeszcze można chleb przynieść i masło orzechowe, to wtedy uczymy dodatkowo. Nie tylko porozmawiam o rzeczach ważnych, ale także zjedzam coś. Szkoła Dialogu, Forum Dialogu, wspólnota, wiele miast w Polsce pamięta w formie czy to cmentarzy zaniedbanych. Jeżeli tak, to jest to pamięć, która potrzebuje oczyszczenia. Społeczność żydowską i pewnie znacie różne projekty. Forum Dialogu organizuje co roku 2 edycje Szkoły Dialogu, gdzie uczniowie z nauczycielami i trenerami z tego Forum Dialogu przez kilka miesięcy zajmują się odkrywaniem społeczności żydowskiej. Moja grupa Murowanej Gościnie to samo zrobiła. Tutaj świętowaliśmy Hanukę w szkole, czyli Hanukija, 9-ramienny świecznik, to są dzieciaki, które uczestniczyły w etyce. To jest jedyna macewa, która ocalała cmentarza żydowskiego, to klasę pierwsze, maraton pisania listów Amnesty International. Też nikt nie napisał o tej akcji, która też buduje wspólnotę, która nawet przekracza, słuchajcie, te kręgi zewnętrzne i wewnętrzne szkoły, bo to jest wspólnota z ludźmi, którzy cierpią, którzy są prześladowani niesłusznie, którzy są zamknięci w więzieniach, w świecie. To jest moja moc praczą. I tutaj mój uczeń, ten środkowy, to jest z pochodzenia, jest Romem, świetnie tańczy. Kiedyś nam pokazał, jak tańczy na stole. Taniec odprawił tak
nauki. To też wypisaliście, że dać przestrzeń tym uczniom, którzy są z innych mniejszości, innych kultur, etnicznie są różnorodni i piękni, dać im przestrzeń do tego, żeby się zaprezentowali. On zatańczył nam różne tańce i bardzo chciał napisać to jedno zdanie. Słuchajcie, w pierwszej klasie, kto uczy 1-3, Cezary też pisał, mam nadzieję, że uczniowie też, i że słuchajcie, że taka moc, że on napisał jedno zdanie i po prostu to było dla niego święto. Pisaliśmy to jedno zdanie, słuchajcie, chyba na 3 lekcjach. Oczywiście, no wiadomo, Cezary trochę się bawi językowo. Napisał, więc to też jest moc. Cezary, ja pamiętam, chyba to uczysz sztuki, plastyki, chyba techniki, tak, to pamiętam z tego filmiku. Słuchajcie, porozumienie bez przemocy, Marshall Rosenberg, bardzo ciekawa metoda i dziennikarstwo, i teatr, super. Musimy się kiedyś na jakimś projekcie spotkać. Marshall Rosenberg to jest ten, który jeździł, słuchajcie, do Ruandy, których Tutsi i Hutu próbował ze sobą pojednać. Jeżeli będziecie mieli kontakt do ocalonego 25-letniego chłopa, który miał 9 lat, jak tragedia się wydarzyła, Johnson ma nazywa się, Johnson to jest jego imię, był świadkiem, jak mordują jego mamę. Bardzo wzruszająca historia ocalałego. Mam kontakt i jeżeli będzie ktoś chciał zrobić online z nim zajęcie, on świetnie mówi po angielsku, bo potem studiował też w Stanach Zjednoczonych. Ja współprowadziłem zajęcia z moją przyjaciółką z New Jersey i z jej klasą amerykańską i on też był ten ocalony, więc bardzo też nośne, żeby to z uczniami nie zrobić. Służę kontaktem i pomocą w nawiązaniu kontaktu. On też, Rosenberg, jeździł, słuchajcie, do Izraela, żeby próbować konflikt palestyńsko-izraelski jakoś złagodzić. Niestety to się nie udało. To są cytaty, nie mamy czasu, żebym teraz cytował. Język serca, niektórzy mówią szakala i żyrafy, żyrafa, czyli która ma bardzo duże serce, nie? I to jest język miłości. I to jest pewien schemat, w jakim możemy konkretnie mówić z uczniami, z którymi którzy są zarówno w kręgu wewnętrznym i zewnętrznym. To jest metoda mówienia o faktach, o uczuciach, potrzebach i prośbach, a nie tylko o subiektywnych odczuciach i nie tylko w liczbie mnogiej. My, oni, pamiętajcie o komunikacie ja, żeby mówić od siebie, żeby w swoim imieniu mówić, jak się czujemy, i co, czego potrzebujemy. I teraz chciałem poradzić ćwiczenie, nie mamy na to czasu, więc to webinarium się stało jakąś metodą bardziej aktywną. Poczytacie to ćwiczenie, można je zrobić z uczniami, bardzo ciekawe to ćwiczenie. Informacja zwrotna, chciałem złożyć ankietę i zadać wam pytanie, czy w ogóle ocenianie w szkole jest potrzebne. Ja uważam, że nie, ja bym wrzucił w ogóle system oceniania. Czasami wiemy, że ocenianie drugiego człowieka, no, prowadzi do uprzedzeń, do dyskryminacji i sądzę, że każda ocena w szkole to tylko ma moc karania albo nagradzania. Wiemy, że to nie działa. To nie działa. Pytania otwarte. Zofia pisze, IZ wystarczyłoby. Co znaczy skrót IZ, bo może ja tych skrótów nie znam. Mediacja rówieśnicza. Informacja zwrotna chyba, tak? Tak szybko myślałem. Super, dobra. Kontrakt. Ważne, żeby z naszą młodzieżą podpisywać na początku w ogóle współpracy. Jest to metoda, ja wiem, taka warsztatowa z NGO-sów, z tego outdooru, która przyszła do szkoły, ale ważne, żeby na początku roku szkolnego z grupą, z którą zaczynamy pracować, podpisać kontrakt, żeby też mieć także przestrzeń i taką chęć także zaakceptowania postulatów uczniów i uczelni, z którymi być może z którymi się nie zgadzamy, ale potem zacząć rozmawiać. Dlaczego takie postulaty, dlaczego się nie zgadzamy? I to się sprawdza dobrze. Ocenianie kształtujące też jest ważne i to w tym kierunku bym pewnie też poszedł, żeby jednak informacja zwrotna od mocnych stron, a później od tego, co należy, może udoskonalić, co jest wyzwaniem, a nie problemem. To też jest ważne, żeby używać słów, nie słowa, wracamy, że
że nie mamy problemu z uczniem, który jest w kręgu zewnętrznym. Jest to wyzwanie. To też słowa, które od razu też dają nam moc do działania. Problem to raczej po prostu chcemy załatwić ten problem tabletką, a wyzwanie wymaga od nas jednak inicjatywy większej. Ciekawa metoda, animacja poklatkowa, dużo zdjęć, tysiące zdjęć. Cezary, znasz tą metodę i potem fajne filmiki mogą powstać. Dużo pracy, ale wtedy radość niesamowita. Kto będzie chciał zobaczyć filmy, które zrobiłem w trakcie takiego projektu z Niemcami i z Francuzami, historię dwóch rodzin, słuchajcie. Niemiec miał dziadka w Wehrmachcie, a ja miałem babcię w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen, która została wyzwolona. I czy udało nam się połączyć te dwie historie, oprawcy i kata? Ja wiem, że generalizuję i upraszczam, ale to są zdjęcia i stworzyliśmy w tej prezentacji poklatkowej wspólnotę jednak. Z ludzi, z którymi się nie udało jakoś tam spotkać w realu. Im się nie udało spotkać w realu, bo on nie służył, nie był żadnym funkcyjnym w obozie koncentracyjnym. On był na froncie wschodnim i potem został skazany, ale miał mundur niemiecki, a moja babcia przed wojną widzicie z owieczką i udało się to stworzyć, więc słuchajcie, ostatnie 5 minut, opowiem może o kilku projektach międzynarodowych. Tutaj w waszych wypowiedziach pojawiło się takie pragnienie wymian międzykulturowych. Mamy dużo możliwości finansowych, nie teraz w okresie zamknięcia, ale mamy międzynarodową wymianę młodzieży, czyli projekty dla wielu krajów. Mamy ukraińską, mamy rosyjską, litewską wymianę, całe Partnerstwo Wschodnie, dużo pieniędzy, RITA, Narodowe Centrum Kultury teraz na wymianę z Ukrainą do końca czerwca. Jest dużo pieniędzy, ale ktoś się musi zdobyć, to znaczy szkoła nie może. No, może przez urząd, ale wtedy trzeba mieć upoważnienie od burmistrza, wiceburmistrza, biegać z pieczątkami, więc lepiej zaprzyjaźnić się ze stowarzyszeniem. Nie jest łatwiej, bo ja jestem też prezesem lokalnego stowarzyszenia, więc łączę dwie funkcje, więc jakoś to jest łatwiej. Pierwszy projekt z Izraelem, Kamienie Korzeni Pamięci, to była wymiana, którą zdobyło się bardzo dużo pieniędzy, ponad 100 tysięcy z Ministerstwa Edukacji, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to były jeszcze inne czasy, rok 2009. Młodzież z Izraela przyleciała do Polski na 10 dni, a potem moja młodzież leciała do Izraela, gimnazjalna na 10 dni, wokół kamienia. To też pewien motyw, który jednoczył Polaków i Żydów, bo i Polacy, i Żydzi w Rowanej Gościnie chodzili po tych samych kamieniach, więc też projekt jak najbardziej inkluzyjny. I w ramach tego projektu stworzyliśmy miejsce pamięci na cmentarzu, który wcześniej nie był jakoś uszanowany. I teraz słuchajcie, inkluzja zadziałała bardzo mocno z okazji Wszystkich Świętych i z okazji Rosh Hashana, czyli Nowego Roku Żydowskiego, który jest jesienią. Nie tylko moi uczniowie, ale ich rodzice, dziadkowie przychodzą z białym znaczem i kamykiem. Zbudowaliśmy taką wspólnotę Polaków i Żydów, których nie ma. Tęsknię za tobą, Żydzie, była taka kiedyś kampania bardzo ciekawa, pewnie pamiętacie. I to były różne aktywności z rodzicami. Tłumaczyliśmy Szymborską. To nie szkoła prywatna, a szkoła prywatna tak, może się starać o granty, wokół historii konkretnej osoby. Bardzo ważna jest indywidualizacja historii. Pradziadka tego pana z lewej strony, Jaira z Haifa, on jest nauczycielem, on znalazł nas w internecie, internety, używają liczby mnogiej, pomagają w 2007 roku i napisał do mnie. Kuba, mogę przyjechać do ciebie z moją rodziną? Powiedziałem tak, cały autobus przyjechał. Nie wiedziałem, że cały autobus przyjedzie. Oczywiście, wiecie, ta większościowa, czyli ten krąg wewnętrzny mieszkańców Rowanej Gościny, firanki się ruszały, bo przyjechała ta mniejszość, która miała tutaj przodka. Nie przygotowałem do końca tych ludzi i to chyba było mój wyzwanie, przed którym stanąłem przy kolejnym projekcie, że zacząłem z ludźmi rozmawiać i oswajać ich z tym, że tu była inna mniejszość, tu też była inna. I tak oswoiłem, że w lipcu do Murowanej Gościny przybyli potomkowie jeszcze z Australii. No dobrze, to tutaj już. No, jak jest projekt inkluzyjny, to trzeba pamiętać o tym, że mamy grupę
żydowską, ale grupa żydowska też jest ciekawa świata chrześcijańskiego. Mam wszelką nadzieję, że jest ciekawa. I dlatego trzeba iść do świątyni protestanckiej, to jest dzielnica wzajemnego szacunku. Ktoś jest z Wrocławia, tam to ją zna i kościół chyba Paulinów, tak? Byliśmy tu i tu. Byliśmy w Auschwitz, ale chcieliśmy zrobić taki projekt, który nie będzie o śmierci, to znaczy końcem nie była wizyta Auschwitz, ona była w trakcie i po raz pierwszy grupa polsko-izraelska była razem. I tam oczywiście nie można samemu oprowadzać i tak dalej. Udało mi się namówić przewodniczkę, żeby oddała mnie głos i mojej przyjaciółce, nauczycielce z Izraela. Już nie mamy czasu mówić o pewnej martyrologii też narodu izraelskiego, o wykorzystywaniu przeszłości, Shoah czy Holokaustu. Używam słowa Shoah bardziej, bo Shoah oznacza ofiarę niewinną, a Holokaust jednak znaczy, że ktoś dał się zabić. To jak gdyby to są ważne sprawy językowe, jakich pojęć używano, to, ale to na inne seminarium. Więc oddała nam głos i pokazaliśmy dwie perspektywy widzenia tej samej historii. Było trudne, były łzy wieczorem i łzy też nas połączyły, Izraelczyków i Polaków, Żydów i chrześcijan przy jednym stole, stworzyliśmy wspólnotę inkluzyjną, łączenie rodzin izraelskich i żydowskich. Słuchajcie, te rodziny po 10 latach mają ze sobą kontakt. Maciej, rocznik wtedy, dzisiaj już jest 27-letni chłopak, ze swoją koleżanką Izraela ma kontakt do dziś, był pewien moment zauroczenia między nimi. Rodziny się odwiedzają za mnie w Polsce i Izraelu. Świętują Nowy Rok 1 stycznia i w Rosh Hashanah dwa razy piją szampana, więc to też jest bardzo ważne. To są elementy z naszej wizyty w Izraelu, Yad Vashem, Galilea, Ściana Płaczu, Morze Martwe, Jerusalem, Jerozolima. Chcę wam pokazać, dlaczego o tym mówię, o tym, żeby powiedzieć o tej wspólnocie inkluzji, ale też, żeby pokazać, że tkanka wielokulturowa jest bardzo ważna, żeby jej dotknąć, tak jak ktoś z was napisał, że ważne jest, aby nie tylko przeczytać o kimś, ale spotkać twarzą w twarz, bo wtedy zmienia się perspektywa widzenia. To są inne, słuchajcie, projekty, to był ciekawy projekt polsko-gruziński, Akademia Wolności, tworzyliśmy ikebany w Polsce i w Gruzji, w Polsce stworzyliśmy flagę z kwiatów gruzińską, a w Gruzji stworzyliśmy flagę polską z kamieni, bo tam mają nad rzeką w Gori, w mieście Stalina, byliśmy ten projekt, mają czerwone kamienie, więc stworzyliśmy flagę polską. Tutaj był taki happening z balonów na Placu Wolności w Poznaniu. Warsztaty też były o liderstwie. Było spotkanie z Lechem Wałęsą, jako tym, który nam pomógł w tej wspólnocie. To jest ta flaga w Gruzji meczy. Projekt też polsko-litewski, Domy Pamięci, czyli znowu inkluzja o tych, których nie mamy. Stworzyliśmy namiastkę domu, w którym mieszkały osoby z pochodzenia żydowskie i też taką ciekawą może tutaj wam technikę, już tak kończąc, opowiem. Ślady pamięci. Uczniowie i uczennice kredą odrysowywali stopy przechodniów murowanej Koślinie od synagogi aż po cmentarz. Stworzyliśmy, wiecie, na chodniku, no wiadomo, kreda się zmyje, no ścieżkę egzystowania tych, których już nie mamy. Czyli połączyliśmy różne kręgi, można mówiąc językiem pani Mur, która wymyśliła metaforę kręgli, współpraca z gminą żydowską. Oczywiście ja uważam, i to jest moje motto, żeby projekt, jeśli mamy z grupą międzynarodową, odbywał się tu i tam. To znaczy, jeżeli z Izraelem, to nie tylko w Polsce. Jeżeli z Gruzją, to także w Gruzji. Jeżeli z Litwinami, to także w Wilki, czy w Wilnie. Frotaż, kolejna metoda też działania różnych grup ze sobą, żeby jakoś połączyć grupę litewską i polską na cmentarzu
na Bagnach, koło Wilkli jest cmentarz na Bagnach. W Polsce koło Knyszyna jest także taki cmentarz. Byłem tam z uczniami, byliśmy. Na grobach jest położony. Bardzo ciekawe to miejsce. A frotaż polega na tym, że bierze się białą kartkę, ołówek i tę kartkę przykłada się do nagrobka, do macewy i odrysowuje się i ten ślad zostaje tego rysunku, który jest na macewie, czy to rąk połączonych, czy to przełamanej oliwki. Są różne różna symbolika, uczniowie, uczennice potem mogą tę symbolikę jakoś odczytywać. Trzeba z dyrektorem porozmawiać i pokazać ten projekt, albo mnie zaprosić, żebym z tym dyrektorem, bo Ania się pyta, co zrobić, gdy dyrektor jest anty i ciągle podstawa programowa, Poza programowa w życiu się nie przyda. Z tego projektu jedno zdjęcie zwyciężyło polsko-litewskiego w konkursie Selfie Plus. Dostaliśmy kamerkę, aparat uczniowie dostaje taki profesjonalny za zdjęcie, czyli są jakieś też takie profity namacalne, dlatego że wysłaliśmy zdjęcie potem z tego projektu. To z kolei był projekt, słuchajcie, ormiańsko-gruzińsko-maltańsko-polskie, potrzeb do marzeń. Porównuje się potrzeby i marzenia ludzi z tych czterech krajów w różnym wieku. I taką namiastką też byliśmy w Poznaniu z cerkiew, mieliśmy spotkanie z księdzem prawosławnym. Ważne, nie mówi się popem, bo księża prawosławni nie lubią tego słowa pop, bo to jest dla nich trochę obraźliwe. Budowaliśmy tablicę, słuchajcie, potrzeb i marzeń. Każdy według własnej wizji dostał kawałek drewna i gwoździ i sznurków i te tablice potrzeb i marzeń ustawiliśmy przed szkołą i pomiędzy nimi zimą, widzicie je, i latem zamieściliśmy hamaki, tak żeby uczniowie i uczennice mogli latem Cezary mógł zmienić dyrektora. To też jest jakieś rozwiązanie. Znam ludzi, którzy zmienili burmistrza, bo był zupełnie antypatyczny. Słuchajcie, coś, gdzie możecie aplikować, nakręć, to jest tytuł projektu Równe szanse. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Jeżeli ktoś się startował w tym programie, to dajcie znać. Mają pieniądze, małe granty 8,5 tysiąca na pół roku i duże granty 40 tysięcy na 15 miesięcy z grupą 20 osób. Ważne, że miasteczka do 20 tysięcy, więc nie, no niestety, bo Warszawa odpada, ale jeżeli macie mniejsze miejscowości, możecie zdobyć 40 tysięcy na działanie z dzieciakami w różnych odsłonach. My tutaj mieliśmy projekt, który scalał 8 organizacji pozarządowych, sformułowanych gościnnie. Chcieliśmy stworzyć o nich historię, oddać im głos. Taki trochę storytelling. Też na marginesie bardzo ciekawa metoda digital storytelling. W jaki sposób wykorzystać iMovie lub inne programy nagrywania własnych historii w edukacji budującej wspólnotę, ale to dla chętnych. No i tutaj przez 15 miesięcy spotykaliśmy się z różnymi grupami z murowanej gośliny, też z osobami z niepełnosprawnością, z którymi potem zrobiliśmy projekt Razem bez barier. Któraś z Was pisała o barierach architektonicznych, że one występują w przestrzeni szkoły i miasta. Może warto do współpracy zaprosić jakąś osobę, grupę osób z niepełnosprawnością i razem z nimi wyświetlić Google Maps tej przestrzeni, w której jesteśmy i niech one konkretnie nam powiedzą, gdzie są te bariery. Potem stworzyliśmy makietę, słuchajcie, tych miejsc z rąbiebkami, które mają te bariery, żeby nasze miasto stało się inkluzyjne, żeby było miejsce bez przeszkód architektonicznych i tę makietę zanieśliśmy na sesję Rady Miasta, żeby pokazać radnym, co jest do zrobienia. I rzeczywiście odhaczamy po kolei to, co się udało zlikwidować, na przykład bariery, żeby wjechać wózkiem na cmentarz. Projekt z seniorkami, które dotychczas były trochę uśpione, młodzi ludzie zaprosiły, tu dziewczyny moje dwie, ale także chłopaki byli w tym projekcie, zaprosili na Mazury na tydzień i przez tydzień poznawaliśmy wzajemnie siebie w małych grupach, dwie seniorki, troje uczniów, mieliśmy 5 bloków tematycznych. To wspólnota się taka zawiązała, słuchajcie, między seniorkami, uczniami, uczennicami, że do dziś nie, na ulicy się pozdrawiają i przez tydzień mówili o miłości, o seksie, o przyjaźni, o pracy, o pasji. W kontekście tego, co ludzie młodzi
młodzi przeżywają i tego, co te seniorki przeżywały w swoim życiu i każdego dnia było podsumowanie, więc małe grupki prezentowały dokonania swojego całego dnia. Było cudnie, było śmiesznie i to była kolejna wspólnota, z którą pracowaliśmy. Też był spływ kajakiem. Słuchajcie, ćwiczenie, obiecuję, że kończę już. Papierowa tożsamość, bardzo mocne ćwiczenie na temat tożsamości do wykorzystania przez was, przez waszych uczniów. Tu są dokładne szczegóły tego ćwiczenia. W Polsce nie mamy uchodźców z Syrii i z Afganistanu, może mamy, ale ze Syrii na przykład nie mamy tych z ostatniej fali. Ja bardzo chciałem, żeby moi dzieci spotkały się twarzą w twarz i dlatego wywiozłem je do Niemiec. I tam przyłączyliśmy się do takiego projektu Budujemy Mosty. I tam bawiliśmy się w cyrk, więc to nie było, słuchajcie, spotkanie, że teraz jest gorące krzesło i Syryjczyk opowiadał, jak został rozdzielony z bratem i mu się udało dopłynąć przez Morze Śródziemne, a brat niestety zginął. Ta historia wypłynęła, ale to wypłynęło w trakcie tego, że te dzieciaki się bawiły w cyrk. To była pedagogika cyrku, to też jest bardzo ciekawa metoda. Jeżeli ktoś będzie chciał o tym też porozmawiać, czy więcej, to jest to bardzo inkluzyjne. Metoda. A 80 lat leciała, 24 godziny leciała, żeby spotkać się z moimi uczniami, ze społecznością Murowanej Gościny. Zrobiliśmy to jeszcze w momencie, jak było spotkanie miast partnerskich z Niemiec, więc mieliśmy wspólnotę super inkluzyjną, bo w jednym momencie spotkali się Niemcy i również Żydzi z Izraela i z Australii. Tutaj Cezary mówi, że coś zrywa i słowa zmienia. Być może jest jakiś tam ktoś nas sabotaż. Wiem, że na Zoomie tam Chińczycy chyba szaleją, ale Click Meeting CO myślałem, że jest bezpieczny. Mam nadzieję, że już jest dobrze. Słuchajcie, no i feedback powinien się odbyć. Nie pytam was, bo nikt nie chciał wcześniej. Możecie sami ten język. Jeżeli ktoś się czuje, albo jest kobietą, mężczyzną, albo jest trzecią płcią, albo jest transgenderowy, interpłciowy, to może sobie formę wybrać, czy jest male, czy female, czy they. Możecie sobie wybrać i sobie zreflektować, jak się czujecie po tej godzinie i pół, czyli półtorej godziny. Tu też podałem, słuchajcie, inny pomysł na feedback, który możecie z uczniami i uczennicami zrobić, przygotować. To jest świetna strona, Stories That Move, historie, które poruszają. Donald Frank, na sam koniec, zrobił bardzo ciekawy portal, który jest antydyskryminacyjny i można zrobić sobie taką linię życia i zobaczyć siebie samego w sytuacjach, kiedy byłem dyskryminowany, kiedy dyskryminowałem. Bardzo ciekawe to jest i to jest mój e-mail, Shamain, WPPL, Shamain, Hashamain, po hebrajsku znaczy niebo. Więc była tęcza, jest niebo. Słuchajcie, dziękuję wam pięknie za to spotkanie. Polecam się, kontakt do mnie jest tutaj. Jeżeli będziecie chcieli na Zoomie lub w inny sposób, to bardzo zapraszam. Janek, teraz oddaję tobie głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo bogaty i duży zastrzyk wiedzy, ciekawych inspiracji do działań. Dziękuję też Państwu za uwagę, za aktywność, za odpowiedzi. Tak jak pisałem na początku czatu, zbiorę te wszystkie inspiracje, książki, też filmy, które Państwo wpisaliście, i prześlę Państwu mailem. Następne webinarium mamy 11
maja o godzinie 18. A dziś jeszcze raz Państwu dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.